witam Was serdecznie. Tak więc po moich kolejnych zmaganiach z tą płytą poruszymy sobie dzisiaj temat sterownika od Ryzena. W tym przypadku ja akurat tutaj mam 2G, ale to się też tyczy innych Ryzenów, które mają wbudowaną kartę graficzną VEGI. Czyli tutaj też jest pewien problem. No jeśli próbujemy zainstalować drivery od karty tej graficznej, która jest w procesorze, niestety też jest problem, nie chcą się te sterowniki instalować. Można je zainstalować ręcznie, ale po zainstalowaniu tych sterowników niby to się instaluje, niby wykrywa naszą VEGę, zależnie jaką tam mamy. No i później reset komputera i niestety wywala fajnie niebieski ekran, czyli blue screena. Też tutaj siedziałem, kombinowałem na różne sposoby i też nie wiem czemu, ale pewnie coś jest nie tak, czymś na pewno drivery są nie takie dołączone. No różne cyrki ludzie mają, bo jednym nawet nie chcą startować karty zewnętrznej, są czarne ekrany i takie różne tam bajery. No udało mi się to rozwiązać, też szukałem rozwiązania i różne filmiki oglądałem, no i z jednej kombinacji, którą udało mi się rozwiązać, to trzeba sobie ściągnąć drivery z tej strony, o właśnie z tej, której Wam podałem. Najnowszych nie ściągałem, nie wersję beta, czyli ten właśnie driver. No i zrobiłem mniej więcej tak jak ten gościu na tym filmiku, który Wam zaraz puszczę. No tylko zainstalowałem sobie poprawkę tam chyba tą 3.8, innych poprawek nie dogrywałem i zrobiłem te ręczne wpisy i tak jak ten koleś sobie za chwilę Wam puszczę, sobie zobaczycie mniej więcej jak to zrobić. No i tak wykonałem, nie instalowałem jakichś tam innych poprawek tak jak on. No, zainstalowałem i później zrobiłem wszystko tak jak ten gościu przy końcówce, czyli podmieniłem tam te wpisy i zainstalowałem ten sterownik ręcznie. No i zainstalowałem to CCC, czy jak to tam będzie widać później na filmiku. A później tak jak on wszystko zrobiłem, reset. No i niby to się uruchomiło, tylko dziwnie mi się trochę obraz załącza, bo mi się kilka razy robi taki śnieg. No i po trzecim takim jakby załadowaniu chyba tego sterownika, tak przynajmniej mi się wydaje. Niby wszystko działa, chodziłem i od programu Catalyst, od grafiki, niby tam wszystko ładnie pokazuje. Tylko jeszcze tego do końca nie testowałem, bo niedawno to ogarnąłem. Niby taka metoda działa jak u tego gościa, ale nie robiłem jakichś dłuższych testów, czy to będzie działać stabilnie, czy nie, bo z tego co on pisał, to u niego raz to działa, raz nie działa, raz mu się wysypują też blue screeny. Więc i do końca Wam nie powiem, czy ta metoda działa, czy nie działa, czy u jednych działa, czy u drugich nie działa, więc nie wiem. No ja tak zrobiłem i rozwiązałem w ten sposób problem ze sterownikiem. Ale na tą chwilę nic Wam na razie więcej nie powiem, bo będę jeszcze tutaj do tej płyty kupował drugi dysk. No, drugi dysk pod SATę, żeby zrzucić trochę danych i sobie jakiś tam gier sobie to trochę potestować. Bo nie chcę z tego dysku M2 tutaj go obciążać grami i
na nim testować, bo to jest tylko będzie dysk do programów i do rozruchu Windowsa i najwyżej do renderowania jakichś tam filmów, a resztę na drugim dysku. I no i chyba to by było na razie na tyle z rozwiązania tego problemu sterownika graficznego, bo na razie nic innego nie wymyśliłem. No i chyba na tą chwilę na tyle. No, wszystkie takie ogólne problemy, które ludzie się borykają właśnie z Windowsem 7 na tą podstawkę, mniej więcej omówiłem. I no, na dzień dzisiejszy nic wam więcej nie powiem, bo więcej nie testowałem. I no, ogólnie płyta już też sporo czasu tak leży na razie na stole. Cały czas testy. Więc jak to będzie do końca działać, nie wiem, ale jeśli coś się będzie działo nie tak, no to znowu jakiś filmik nakręcę, poruszę znowu jakieś tematy. I jeśli coś znowu się uda ustalić, jeśli coś by nie działało i tak dalej. No dobra, na razie na tyle, więc pozdrawiam was serdecznie. I gdyby co, no to będą kolejne filmiki. Cześć. Decided with the